Energia elektryczna jest nam dziś potrzebna niemal jak powietrze. Nie wyobrażamy sobie życia bez niej i o ile za powietrze płacić nie musimy, przynajmniej na razie, to za prąd już tak. Jedną z wielu danych na fakturze za prąd i wpływającą na ceny energii jest taryfa energetyczna. Należy do wyboru dla gospodarstw domowych jest kilka taryf, dlatego w tym materiale przedstawiam najważniejsze wiadomości odnośnie do aktualnych taryf energetycznych oraz przyszłych taryf dynamicznych. Zacznijmy od zdefiniowania, czym jest taryfa energii elektrycznej. Taryfa energii elektrycznej to nic innego jak plan cenowy powiązany z każdym odbiorem energii elektrycznej. Definiuje on cenę jednostki energii elektrycznej, czyli w praktyce 1 kWh, liczbę stref czasowych, według których rozlicza się koszty, moc umowną oraz ewentualnie dodatkowy sposób rozliczania, a o szczegółach powiem w dalszej części filmu. Cena energii elektrycznej jest ustalana przez Urząd Regulacji Energetyki, czyli w skrócie URE. Obecnie na rynku występuje kilka taryf energii elektrycznej dla kilku grup odbiorców. Wraz z podpisaniem konkretnej umowy na sprzedaż energii elektrycznej ze sprzedawcą energii elektrycznej decydujemy się na jedną konkretną taryfę. W późniejszym czasie jak najbardziej możemy ją zmienić, kiedy tylko zajdzie taka potrzeba. Ogólnie taryfy są spójne dla wszystkich zakładów energetycznych, jednakże w praktyce może się okazać, że nasz jeden sprzedawca oferuje klientom indywidualnym do wyboru 3 taryfy, a inny aż 5. Również komercyjne nazwy poszczególnych taryf dla różnych odbiorców mogą wyglądać inaczej. Na przykład taryfa G12W nosi nazwę weekendowa w PGE oraz oszczędne noce weekendy w firmie Energa. Szczegóły pozostałych składników widniejących na fakturze za prąd omówiłam już w filmie pod tytułem Jak czytać fakturę za prąd i oczywiście link podaję u góry i w opisie odcinka. Kolejnym pytaniem, na jakie warto odpowiedzieć, jest to, co oznacza skrót taryfy energetycznej. Na fakturze za energię elektryczną pojawia się enigmatyczny zlepek litery lub też liter oraz cyfr. I czas zdekodować te tajemnicze znaki. Rozłóżmy skrót taryfy na części pierwsze. Wpierw spójrz na przykładowy zapis takiej taryfy. Mamy tutaj G12W. Na początku skrótu znajdziemy literę, która oznacza grupę energetyczną odbiorcy, gdzie G to gospodarstwa domowe, C małe i średnie firmy oraz gospodarstwa rolnicze, B to duże firmy, natomiast A to największe zakłady przemysłowe, takie jak fabryki albo kopalnie. Następnym w kolejności znakiem jest cyfra oznaczająca moc umowną, gdzie 1 dotyczy mocy nie większej niż 40 kW, czyli w praktyce obejmuje odbiorców indywidualnych oraz 2 jest to moc umowna powyżej 40 kW. Strefy czasowe taryf. Trzecim znakiem jest również cyfra, która odnosi się do liczby stref czasowych, na jakie dzieli się doba rozliczeniowa. I odpowiednio cyfra 1 oznacza, że mamy jedną strefę czasową, a więc przez cały dzień cena energii elektrycznej jest stała. 2 świadczy o tym, że w taryfie występują 2 strefy czasowe, czyli więcej za energię elektryczną zapłacimy w godzinach tzw. szczytu poboru energii i dla podstawowej wersji taryfy dwustrefowej prezentuje się to w taki sposób. Przez cały tydzień od 6 do 13 oraz od 15 do 22 zapłacimy za prąd więcej, w pozostałych godzinach cena energii elektrycznej jest niższa. Inaczej to wygląda dla wariacji taryfy dwustrefowej, ale o tym za chwilę. Cyfra 3 to doba podzielona na 3 strefy czasowe. W praktyce część ze sprzedawców energii elektrycznej nie oferuje klientom indywidualnym takiej taryfy.
Niemniej wyróżniamy tu szczyt przedpołudniowy, gdzie ceny są średnie, szczyt popołudniowy z wysokimi cenami oraz pozostałe godziny z niskimi cenami. No i wreszcie czwórka oznacza, że doba podzielona jest na cztery strefy rozliczeniowe. Taryfa taka dostępna jest przeważnie dla większych odbiorców, takich jak zakłady przemysłowe, no i z ekonomicznego punktu widzenia często jest przez nie wybierana. Dokładne ceny dla wszystkich sprzedawców energii elektrycznej możesz sprawdzić w Biuletynie Informacji Publicznej URE. Bez zaskoczenia powiem, że link do nich zamieszczam w opisie. I znajdziesz tam dane dotyczące roku 2024. Sposób rozliczenia stref czasowych. Ostatnim znakiem jest mała litera lub litery, oznaczające wariant jednej z głównych taryf energetycznych i dotyczy sposobu rozliczania strefy czasowej. Oczywiście nie wszystkie taryfy mają takie oznaczenia. Również różni dostawcy mogą inaczej oznaczać daną taryfę, mimo że jej założenia będą takie same jak u konkurencji. Znajdziemy tutaj więc na przykład W, najczęściej nazywana weekendową i stosowana jest razem z taryfą dwustrefową. Od poniedziałku do piątku doba podzielona jest na dwie strefy, droższą i tańszą. Natomiast weekendy oraz pozostałe dni wolne od pracy rozliczane są jako taryfa tańsza. Należy jednak pamiętać, że mimo podobieństw np. między taryfą G12 a G12W, ceny energii elektrycznej są w nich różne. N, nazywana niedzielną, również dotyczy taryfy dwustrefowej, ale inaczej liczona jest tutaj niedziela. AS, niższe stawki obowiązują poza szczytem zapotrzebowania na energię elektryczną, to jest od 22 do 6 rano. Najczęściej pod warunkiem wykorzystania energii do ogrzewania pomieszczeń i lub ładowania samochodu elektrycznego. P, dotyczy odbiorów z zainstalowanym licznikiem przedpłatowym. Może być stosowana razem z taryfami całodobową oraz strefowymi. I R, rozliczenie podobne do taryfy dwustrefowej podstawowej, ma jednak nieco inaczej rozłożone godziny. W taryfach dla firm i zakładów przemysłowych występują jeszcze dodatkowe oznaczenia sposobów rozliczania. Nie omawiam ich, ponieważ nie są one aż tak istotne z punktu widzenia gospodarstw domowych. Taryfy dla gospodarstw domowych. Skoro omówiłam już najważniejsze podstawowe wiadomości odnośnie do taryf energii elektrycznej, pora przyjrzeć się nieco bliżej części z nich. Specjalnie mówię części z nich, ponieważ te, które omówię za chwilę, zazwyczaj są najbardziej popularne, a pozostałe taryfy często są po prostu wariacjami na ich temat. Na pierwszy ogień idzie taryfa G11. To taryfa całodobowa lub inaczej jednostrefowa. Jest najbardziej popularną taryfą w Polsce i korzysta z niej około 77% odbiorców, czyli w przybliżeniu 10 milionów gospodarstw domowych. Jest podstawową taryfą dostępną u wszystkich sprzedawców energii. Cena energii elektrycznej jest stała przez całą dobę. Jej niewątpliwą zaletą jest prostota. Nie trzeba nadmiernie pilnować godzin, w których użytkujemy sprzęt elektryczny. Z kolei wadą jest tu brak elastyczności, ponieważ nie da się uwzględnić swoich preferencji w bilansowaniu kosztów prądu. Dalej mamy taryfę G12. Jest taryfą dwustrefową i dzielącą każdy dzień tygodnia na kilka przedziałów godzinowych o dwóch różnych cenach za energię elektryczną. Okresem wyżej płatnym są godziny szczytowego zapotrzebowania na energię elektryczną. Najczęściej okna od 6 do 13 oraz od 15 do 22. W pozostałych przedziałach czasowych obowiązują niższe stawki za energię elektryczną. Strefy czasowe najczęściej noszą nazwy strefa dzienna, to jest ta droższa, oraz strefa nocna, ta tańsza. Łącznie z taryf G12 oraz G12W korzysta w Polsce około 3 milionów odbiorców, to jest powyżej 20%. Podstawową zaletą jest w tym przypadku elastyczność, ponieważ możemy korzystać z energii elektrycznej wtedy, kiedy jest ona tańsza. Niestety wadą jest konieczność monitorowania godzin, w których korzystamy z urządzeń elektrycznych, tak, żeby nie przepłacać, a także wyższe niż w taryfie G11 koszt energii elektrycznej w ciągu dnia. Dlatego z pewnością nie jest to opcja dla osób spędzających większość przedpołudnia w domu,
albo też pracujących zdalnie, no, również z domu. No i na koniec taryfa G12W i pod tym skrótem ukrywa się taryfa dwustrefowa weekendowa. Od poniedziałku do piątku dzieli ona dobę na takie same przedziały jak taryfa G12. Natomiast soboty i niedziele traktowane są jak strefa nocna, czyli tańsza. Ponieważ sumarycznie wychodzi, że godzin tańszych w ramach tej taryfy jest więcej niż w poprzedniej, operatorzy dodali łyżkę dziegciu. Zarówno strefa dzienna, jak i nocna kosztują tu więcej niż ich odpowiedniczki w taryfie G12. Zalety taryfy G12W są takie same jak w taryfie G12 z dodatkowym bonusem w postaci tańszych weekendów. Wady również są zbieżne z poprzednią kategorią. Zdecydować na taryfę G12W powinni ci wszyscy, którzy dużo energii elektrycznej wykorzystują w weekendy i wieczorami. Nie będzie to natomiast korzystne rozwiązanie dla pracujących od 9 do 17 w domu oraz często przebywających poza domem w weekendy. Taryfa budowlana. Czyli nie tylko na czas budowy domu. Okazuje się, że dla klientów indywidualnych przewidziane jest jeszcze jedno rozwiązanie, czyli taryfa budowlana. Korzysta się z niej na czas budowy domu i ewentualnych dalszych prac budowlano-montażowych. W tym czasie odbiorca nie może korzystać z normalnej taryfy przeznaczonej dla gospodarstw domowych. W jej ramach możemy wybrać jedną z możliwych opcji. C11, czyli taryfa jednostrefowa, C12A to taryfa dwustrefowa, wyróżniająca dobowe okresy szczytowe i pozaszczytowe oraz taryfa C12B jest to dwustrefowa taryfa nocna z tańszą energią w trakcie nocy. Wprawne oko z pewnością zauważy, że oznaczenie literowe powyższych taryf to C, czyli zarezerwowane dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz gospodarstw rolnych. Zamiast G dla gospodarstw domowych. To nie błąd. Faktycznie zakład energetyczny obarcza przyszłego posiadacza własnej nieruchomości kosztami za energię, jakie płacą więksi gracze. Czy jest to rozwiązanie korzystne dla właścicieli, czy może wręcz przeciwnie? Zdecydowanie koszt tzw. prądu budowlanego jest niekorzystny dla odbiorcy. Prąd budowlany jest nawet kilkukrotnie droższy od tego normalnego. W 2023 roku trzeba było płacić brutto średnio 2 zł 52 grosze za kilowatogodzinę. Pewnie nie byłby to jeszcze tak wielki ciężar do przełknięcia na czas budowy domu, jednak po finalizacji prac zaczyna się dla wielu koszmar. Do czasu wykonania przez zakład energetyczny fizycznego przyłącza odbiorcy cały czas płacą według taryfy budowlanej, a czas oczekiwania może się bardzo wydłużyć. Średnio oczekiwanie na przyłączenie wyniosło w 2022 roku prawie 300 dni, przy czym rekordzistą był Stoen z 417 dniami na koncie. Podkreślę tylko, że była to średnia, co oznacza, że byli i tacy, którzy na wykonanie przyłącza czekali nawet 2 lata. Pobierali w tym czasie energię po cenie jak za prąd budowlany, czyli nawet 400% normalnej ceny. Biorąc pod uwagę, że obecnie wiele domów wyposażonych jest w energochłonne pompy ciepła, to przychodzące rachunki wyglądały zdecydowanie gorzej niż paragony grozy z polskich nadmorskich destynacji wakacyjnych. Nie da się ukryć, że im dłużej odbiorca płaci zawyżone ceny, tym więcej zarobi dostawca energii. W grudniu 2022 roku temat podniosło Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Na mocy porozumienia z Ministerstwem Klimatu dano odbiorcom możliwość obniżenia stawek za energię. Jednakże, aby skorzystać z niższych cen, należało w nieprzekraczalnym terminie złożyć oświadczenie, że buduje się dom na własne potrzeby. Taryfy dynamiczne. W najbliższym czasie, czyli od drugiego półrocza 2024 roku, czeka nas małe zamieszanie na rynku taryf energetycznych, a więc wprowadzenie taryf dynamicznych. Nie oznacza to od razu tego, że odbiorcy będą musieli przejść na ten system rozliczania. Będzie on dobrowolny i dostępny dla chętnych. Co też możemy powiedzieć o tej nowości? Przede wszystkim należy zrozumieć fluktuacje na rynku energii. W trakcie doby zmienia się zarówno zapotrzebowanie na energię elektryczną przez odbiorców, jak również poziom energii wytwarzanej ze źródeł zainstalowanych.
Dużą zmienną wprowadzają źródła odnawialne, uzależnione od pogody. Może się więc wydarzyć tak, że w letnie, wieczne i słoneczne południe produkowany jest zdecydowany nadmiar energii elektrycznej, której nie ma kto odebrać. Wówczas cena energii na giełdzie spada, czasem osiągając nawet ujemne wartości. Z kolei, kiedy po południu miliony Polaków wracają do domu, gotują obiad, włączają telewizor, następuje zwiększone zapotrzebowanie na energię elektryczną i jej cena rośnie. I tu pojawił się pomysł wprowadzenia taryf dynamicznych. Teoretycznie taryfy dynamiczne mają doprowadzić do lepszego bilansowania energii w systemie poprzez niższe ceny w okresach mniejszego zapotrzebowania lub nadprodukcji energii, np. z OZE, odbiorcy są zachęcani do zwiększania zużycia. Z kolei, kiedy występuje tzw. godziny szczytowego zapotrzebowania lub gdy system nie produkuje już aż tak dużo energii, ma być ona droższa. Jednak, jak dobrze wiemy, teoria wykazuje tendencję do rozmijania się z praktyką. Dla kogo taryfy dynamiczne? Z pewnością ci, którzy będą w stanie dostosować swoje zachowania, przyzwyczajenia do aktualnych cen na rynku energii, a te mogą się zmieniać nawet co 15 minut, będą mogli zyskać. Właśnie te wahania cen są jedną z wad nowej taryfy. Co innego mieć dobę podzieloną na dwie strefy o z góry określonej cenie energii elektrycznej, a co innego śledzić na bieżąco zachowanie giełdy i dynamicznie dostosowywać się do zmian. Zdaję sobie sprawę, że generalnie wykresy energii zapotrzebowania oraz energii wytwarzanej prezentują pewne stałe tendencje w trakcie doby, które łatwo można przewidzieć i odpowiednio się do nich przygotować. Natomiast będzie to jedynie szacowanie, ponieważ nigdy nie da się wnioskować bez błędu o przyszłości w oparciu o historyczne dane. Bardzo duży wpływ na sytuację na rynku energii ma pogoda ze swoją temperaturą, czyli wtedy jest konieczność ogrzewania lub chłodzenia budynków, nasłonecznieniem, występuje wtedy produkcja energii z fotowoltaiki albo wiatru i wtedy mamy do czynienia z produkcją energii z siłowni wiatrowych. Są jednak pewne grupy odbiorców, które powinny realnie skorzystać na taryfach dynamicznych. Są to posiadacze magazynów energii oraz samochodów elektrycznych. Właściciele tych rozwiązań mogą ładować magazyn lub samochód w godzinach, w których energia jest najtańsza, z kolei energię z magazynu będą mogli pobierać wtedy, kiedy ceny na giełdzie będą najwyższe w ciągu dnia. Nowa taryfa zwiększy konieczność autokonsumpcji przez odbiorców, szczególnie tych posiadających własne źródła wytwórcze. W ramach podsumowania powiem tylko, że taryfa energetyczna jest czymś, od czego nie uciekniemy. Chyba że mieszkamy w szałasie w Bieszczadach i każda z dostępnych taryf ma swoje zalety oraz wady, dlatego przed podpisaniem umowy warto zastanowić się, jakie są nasze preferencje i kiedy zamierzamy wykorzystywać najwięcej energii. To tyle w kwestii taryf energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. Dlatego jeśli podobał Ci się materiał, wyraź to dając łapkę w górę oraz subskrybując kanał. Do zobaczenia w kolejnym materiale.